Drodzy uczniowie, podobnie jak wy, jeszcze całkiem niedawno zastanawiałem się, jaką sobie wybrać po ukończeniu liceum, jaką sobie wybrać uczelnię. I teraz wy jesteście w tej samej sytuacji, więc proszę was, żebyście zwracali uwagę na parę rzeczy najważniejszych, czyli żeby uczelnia, którą sobie wybierzecie, dała wam nie tylko jak najlepsze laboratoria, jak najlepszych wykładowców, ale też pamiętajcie o tym, w jakim towarzystwie będziecie studiować, czyli która uczelnia da wam takich współabsolwentów później, która pozwoli wam dołączyć do grona osób, z których będziecie dumni, z których będziecie chcieli identyfikować. Pomyślcie też o tym, która wam zapewni największe kontakty zewnętrzne, czy to najpierw w czasie studiów, wyjazdy zagraniczne, kontakty z innymi uczelniami, ale też która wam potem pozwoli realizować się przez dalszą część życia w pracy, czy to na naszej uczelni, czy jeżeli ktoś zechce zostać profesorem, czy umożliwi wam wyjazd na jakąś inną uczelnię, być może zagraniczną, która uczelnia być może pozwoli wam najłatwiej zdobyć pracę. To nie ma nic wspólnego z akademią, wszelakim rodzaju biznesie, przedsiębiorczości. Tu zwróćcie uwagę, że akurat w naszym mieście to tak zwane otoczenie gospodarcze, to jest prawie Dolina Krzemowa Polska, czyli różne firmy high-tech są tutaj reprezentowane tak, że po wrocławskich uczelniach absolwenci nie tylko, że łatwo znajdują zatrudnienie, ale też świetnie zarabiają. Zwróćcie też uwagę na to, na której uczelni kwitnie działalność studencka, czyli gdzie możecie się realizować i swoje wymyślać własne cele czy własne przygody sobie tutaj kreować. Bardzo was zachęcam, żebyście życzliwie patrzyli na wszystkie uczelnie wrocławskie. Jesteśmy naprawdę świetnym ośrodkiem akademickim, w którym się dużo dzieje, dużo się będzie dziać i gdzie kariery zaczynają się wspaniałe. No i oczywiście, jeżeli ktoś marzy o tym, żeby zostać inżynierem, no to nie znajdziecie lepszej uczelni nie tylko we Wrocławiu, ale pewnie w ogóle nigdzie niż Politechnika Wrocławska. Będziemy tu budować Wrocław Tech, czyli wielką Politechnikę, nawet jeszcze większą niż pewnie wiecie, że już mamy obecnie. Korzystajcie z tego, co się wszystkiego dowiecie na salonie maturzystów, a później przez rok zapraszam was i zachęcam, żebyście się starali jak najwięcej dowiedzieć o naszych uczelniach, w tym o Politechnice Wrocławskiej. W miarę możliwości tu bywajcie, starajcie się dotrzeć do opinii o nas, czytajcie internet, żebyście jak najmądrzej podjęli tę decyzję, która pewnie jakoś tam ukształtuje później całe wasze życie. Wszystkiego dobrego.